Siemaneczko moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku takim dzisiejszym, którym będę, że wróciłem, tak moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie po długiej, bardzo długiej przerwie od moich filmów do wszystkiego. Moi drodzy, bardzo was witam serdecznie i zapraszam was do oglądania tego dzisiejszego odcinka. Tutaj wszystko poznacie, odpowiedzi, pytania, które macie na pewno w waszych głowach, też tutaj myślenia, więc wam tutaj postaram się tutaj wszystko wyjaśnić. Moi drodzy, pierwszym powodem, którym nie było odcinków, jest nauka, co bardzo miałem dużo rzeczy nadal i mam nadal naukę bardzo ostrą, więc teraz nas nie dawają nam spokoju jakby co, więc mówiłem, że może w przyszłości, kiedyś mówiłem 2 lata temu, że może tak być, że po prostu może czasem nie być odcinków i po prostu mogę wrócić bardzo wcześniej. Kiedyś tak mówiłem na moim kanale w starszych filmach, ale wiadomo, że może każda tutaj nowa osoba przyjdzie i oczywiście, wiecie, nie będzie wiedziała, więc ci tutaj starsi widzowie będą wiedzieli. Moi drodzy, chciałem bardzo też podziękować za waszą aktywność, ponieważ mnie jak nie było, to bardzo dużo osób zostawiało mi tutaj subu. Bardzo dziękuję bardzo. To jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchiwanie tego. Dziękuję za wasze suby bardzo, bo no wiadomo, ja nie mówię to po to, żeby być lepszy czy coś. Nie, ja nikim się tutaj nie chcę się mądrować, nie chcę być tutaj jakąś tutaj gwiazdą. Chcę być normalnym tutaj człowiekiem, normalnie się nagrywać. Powiem wam szczerze, że to mam troszeczkę, czasami mam problem teraz z nagrywaniem tych filmów, ponieważ no troszeczkę... No jak to powiedzieć, będą się bardzo dawno nie nagrywałem, więc mogę coś tam źle powiedzieć, więc wypaczcie mi bardzo za to. Ponieważ bardzo dawno nie nagrywałem i mogą mi się czasem słowa mi się pomylić, więc bardzo przepraszam. Już wam wyjaśniłem na pewno, że brakło czasu i po prostu miałem też troszeczkę takie sprawy rodzinne, więc nie kontynuujmy, dlaczego nie było już moich, dlaczego mi nie było tak długo, bo ponieważ miałem naukę, dużo spraw rodzinnych i takich prywatnych, więc... bardzo przepraszam, że słyszeliście mój telefon przed chwilą zapiknął w Facebooku, ale wróćmy teraz do rzeczy. Moi drodzy, teraz nowe serie, i które zakończę. Moi drodzy, nie jestem pewien, czy zakończę, będą takie przerwa na razie, powiedziałbym, dopóki tego nie naprawię, tego Minecrafta wszystkiego tam nie naprawię, więc będziecie musieli troszeczkę poczekać na te serię, czyli na przykład Hardcore 2 i Magescraft Mods, serię w Minecrafcie, tak. Dużo serii w Minecrafcie zostaje na chwilowo przerwanych, ale oczywiście spokojnie. To jest na pewno mała przerwa, po prostu nie będę ją chciał zakończyć tę serię, tylko po prostu będę chciał powiedzieć, że taka przerwa, dopóki się tego nie naprawię, ponieważ sami mogliście sami zobaczyć na moim Facebooku prywatnym. Jak nie było odcinku, na pewno od kilka tygodni, albo 3 tygodnie, albo 5 tygodni temu pisałem, że mam problem z Minecraftem i po prostu staram się to naprawić. Więc tam troszeczkę to naprawiałem i wszystko działa poprawnie. Tylko muszę, teraz nie będę nagrywać w Minecrafcie, ponieważ się rozpraszam i po prostu jak nagrywam to, to po prostu się rozpraszam, jak patrzę, co nie, skupiam się na tym i na tym, więc muszę pamiętać, co ja mówię, co nie. Wyraźnie oczywiście, to jest bardzo ważne, oj przepraszam. Pojawią się takie serie jak modyfikacje z Minecraft, czyli co było ostatnio, i bardzo chciałem wam bardzo jeszcze raz podziękować bardzo za waszą aktywność, którą robicie naprawdę pod tą serią, naprawdę dziękuję, bo jestem po prostu pod wrażeniem, że wam się tak spodobała ta seria. Dziękuję bardzo za waszą aktywność pod tą serią modyfikacji z Minecraft. Jeżeli ktoś nie widział, to możecie teraz kliknąć, teraz on na pewno wyskoczy na i ten moment, więc będziecie mogli sobie tam zobaczyć ten film i bardzo polecam te mody, bo ponieważ bardzo fajnie śmigają, więc polecam je. Ale też pojawią się takie serie jak poradniki na moim kanale, jak na przykład jak przyspieszyć grę, jak mieć na więcej FPS-ów w grze, albo jak mieć, no powiedzmy sobie, przyspieszyć komputer 2 razy szybciej, albo jak optymalizować
optymalizować RAM na swoim komputerze. To wszystko zostanie tutaj u was, u mnie to wszystko zostanie tutaj, słuchajcie, pokazane na moim kanale. Chcę tutaj, moi drodzy, zmienić taki content. Dlaczego tak mówię? Dlaczego to robię? Moi drodzy, chcę tutaj troszeczkę tutaj zmienić mój content nagrywania i po prostu chciałem coś spróbować. Kiedyś to mówiłem wam, chyba rok temu, tamtym chyba roku, że chcę coś spróbować nowego, ale wiecie, nie miałem na to czasu troszeczkę na takie coś. Teraz chcę to spróbować. Jeżeli taki pomysł wypadnie, słuchajcie, te serie nowe, które zaproponuję na moim kanale, to po prostu będzie ratytas na moim kanale. Jeżeli się wam nie spodoba czy coś, zobaczę jak będą tam efekty oglądalności, to po prostu przerwię je i po prostu wrócę do tego starszego trybu. Ale spokojnie, moi drodzy, co się stanie się z Majka przygodą, bo wiadomo, moim kanale jest to ratytas chyba i chyba najlepsza seria, którą się ogląda na moim kanale z serii Minecraft. Moi drodzy, spokojnie, Minecraft przygoda jest nadal produkcji, spokojnie, nic się nie stało, jest nadal produkcji. Nie musicie się bardzo denerwować, ponieważ to jest troszeczkę, wam szczerze powiem, że nie mam czasu teraz troszeczkę nagrywać, ale ekipa nie miała na to czasu, ponieważ było dużo nauki, też oni mają naukę, wiadomo. Bardzo się dużo skupiam na bardzo montowaniu też filmach, ale teraz bardzo dawno nie montowałem, więc Jezus, jak powiem wam szczerze, że cieszę się, że w ogóle do was wreszcie coś nagrywam rozsądnego. Nie chcę tym, aby ten film trwał długo, więc wróćmy do tego, no w sumie trzeci już wam, no w sumie to powiedziałem, które serie zakończę, więc powiedziałem też tego początki, czego mnie nie było, i powiedziałem, jakie będą nowe serie. Myślę, że jeszcze będą dużo z innych serii, takie na przykład poradniki, jak montować filmy, jak ustawić dobrze dźwięk i na bardzo dobrze dźwięk ustawić, jak w moim stylu ustawić te dźwięki, albo jak doblinkować swoje, no, swój głos, jak na przykład robić takie serie, jak wymyślić w ogóle serię jakąś fabularną, co jak z Minecraft przygodą. Pokażę wam wszystko spokojnie, będą też takie fajne poradniki ode mnie, jak na przykład tworzyć takie filmy. Nie do końca wszystko, bo spokojnie, ja wam nie chcę tutaj wszystkiego zdradzić, więc wiecie, no wszystko nie za darmo. Dobra, nie żartowałem. Naprawdę, żartowałem, spokojnie. Więc moi drodzy, powiem tylko tak, bardzo chciałem wam jeszcze raz dziękuję bardzo za tym osobom, którzy zasubskrybowali mój kanał. Mam 120 chyba 7 subskrypcji. Bardzo dziękuję tym osobom i bardzo ich pozdrawiam. Was wszystkich pozdrawiam. Miło. Wiadomo, że jest lato, już za niedługo będzie bardzo ciepło, cieplutko. Nie wiem, czy powiem wam szczerze, że w wakacje będę robił wam dla was te filmy, ponieważ też mam gdzieś chyba jechać, no, z rodziną na wakacje, wiadomo, odpocząć troszeczkę od tego wszystkiego, nauki to tego, ale spokojnie, myślę, że będę robił dla was live'y, może jakieś filmy takie krótkie i będę rzucał w Facebooku, będziecie mogli sobie oglądać, będę tam wam dawać znać, oczywiście na YouTubie też chyba będę rzucał, postaram się na YouTubie też rzucić, ale nie wiem jak to przesyłem do YouTube'a przez telefon było. Nigdy nie używam przesyłania do telefonu przez YouTube. Nie wiem jak to wygląda do końca, więc na pewno tak samo jak to normalnie w YouTubie jest przesyłanie, tylko może być inaczej, inne opcje, co nie, aplikacji YouTube. Więc moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za waszą aktywność, po prostu jesteście naprawdę super widzami, których naprawdę nie sądziłem, że tak na kiedyś naprawdę się tak wybije. No w sumie się nie wybiłem, tylko po prostu nie sądziłem naprawdę, bo ja myślałem, że ja będę miał 20 subów, co nie? Kiedyś zacząłem YouTube, to ja myślałem, że nigdy nie dobiję 100, a jakoś dobiłem, więc no wiecie, to wy, słuchajcie, to wydajecie mi przyszłość, to wy tworzycie mi przyszłość, wam się podobają te materiały, bardzo wam, bardzo jeszcze raz dziękuję. Moi drodzy, odcinki oczywiście się bez zmian nie zmieniają, oczywiście sobotę będą odcinki, postaram się, żeby one powstawały, ponieważ wiadomo, jest troszeczkę z tym, troszeczkę czasem mogą nie być odcinki, więc bardzo chciałem was bardzo jeszcze raz przeprosić, jeżeli się nie pojawią odcinki, to was tutaj przepraszam, więc nie chcę tutaj wam zmówić, no czasem nie wypadnie mi to, po prostu nie zdążę nagrać odcinka, ponieważ muszę się pouczyć, co nie, po prostu, albo jestem po prostu tak zmęczony, słuchajcie moi drodzy, ze szkołą, że po prostu muszę
czasem odreagować po prostu czasem na kilka minut, więc na kilka godzin, więc więc czasem jak mówię, jak jestem zmęczony, to po prostu nie mogę nic zrobić, po prostu jestem zmęczony, to ja wolę odpocząć, więc jak każdy. Ale moi drodzy, bardzo jeszcze raz dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za waszą aktywność pod tym moim kanale, bardzo wiem, że czekacie na bardzo na dłużej, chyba niektórzy z was, bardzo moich starszych widzów, czekacie na serię Majka Przygoda. Mogliście też zobaczyć, że poprawiłem troszeczkę tą serię serii Majka Przygoda. Moi drodzy, jak powiedziałem, mam duże plany do tej serii. Naprawdę myślę, że ta seria będzie dobrze wam się... Mam nadzieję, że dobrze się sprawi dla was i wszystkich, bo ta seria jest taka bajeczna, ale taka bardzo waleczna, taka opowiadająca historię i oczywiście prezentująca do was tą wiadomość, więc bardzo się cieszę, że naprawdę oglądają tacy ludzie i naprawdę wam dziękuję. Więc dobrze, pożegnam się może, bo będę wam mówić dziękuję, dobrze, już wam podziękowałem. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję, to było ostatni raz moje powiedzenie, bo ja mam takie coś po prostu, że muszę czasem porozmawiać. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, więc ja widzicie, cieszę się bardzo waszą aktywnością, bardzo dziękuję. Nie robię to dla pieniędzy, ja robię to sobie dla przyjemności i też oczywiście dla was, dla widzów, którzy mogą też się tutaj bardzo relaksować, pobawić się na moich filmach, pośmiać się i tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia, cześć moi drodzy. Sobotę o 10 rano oczywiście zaczynają się kolejne odcinki, więc do zobaczenia, cześć i pa. Oczywiście jeden odcinek jakby co, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i pa. Pa, pa. It looks like snow.